Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ostatni raz byłem tu u Was i miałem zaszczyt stanąć za tą kazalnicą już dobrze ponad pół roku temu. Trochę czasu upłynęło. Jeszcze by prawdopodobnie troszeczkę upłynęło, gdybym się wręcz nie upomniał u pastora. Panie pastorze, ja muszę. Nie muszę. Nie dlatego, że postanowiłem w jakiś sposób zabłysnąć tutaj przed Wami, czy jakoś Was wam zacząć prostować ścieżki, czy coś z tego. Muszę, bo jestem Wam winien świadectwo. Świadectwo o tym, co wydarzyło się ponad pół roku temu, w czerwcu ubiegłego roku tutaj, w kościele Dom Miłosierdzia w Kucie, co jak bardzo odmieniło też moje życie i dalsze historie, które działy się. Zmieniło też mój sposób myślenia o wielu Bożych sprawach. To miejsce naprawdę jest miejscem szczególnie błogosławionym przez Pana. I to, że jestem winien Wam świadectwo, ma na celu też to, żebyście mieli świadomość, że w cudownym miejscu jesteście. Jak Bóg przechadza się tutaj między nami i jak pragnie spełniać nawet te najbardziej niemożliwe, najdziwniejsze, najtrudniejsze marzenia, pragnienia, wypełniać potrzeby. Ci, którzy może pamiętają mój ostatni pobyt tutaj, wiedzą, że miałem wówczas bardzo poważne problemy ze wzrokiem. Rozwijałem się w jakimś niezwykłym tempie. Zaćma i na prawym, i na lewym oku. To trwało już od prawie roku czasu. I gdzieś tak na czerwiec ubiegłego roku przyszła taka kulminacja, że prawie ślepłem. Z jednej strony w służbie, z jednej strony zaangażowany w wiele działań, a z drugiej strony coraz bardziej bezradny i coraz bardziej zrozpaczony, że nie podołam, że coś się dzieje nie tak. Wiecie, bycie pastorem zobowiązuje. I apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach zachęca, żeby naśladować go, naśladować jego i braci, którzy razem z nimi usługują, głoszą Ewangelię. A z drugiej strony, jak dokłada wszelkich starań, żeby ich życie było naprawdę przykładem dla innych, zachętą, że warto z Bogiem chodzić, że w najtrudniejszych sytuacjach Bóg ratuje, pomaga, nie zawodzi. A więc, kiedy jesteś pastorem, myślisz, że no nie dość, że jesteś zobowiązany być właśnie takim przykładem na świeczniku, to dwa, że przysługuje może jeszcze troszeczkę więcej jakby Bożej łaski, żeby niektóre rzeczy zaczęły się dziać jakoś ponadnaturalnie. I przyszło do mnie takie przekonanie, że sprawa z moimi oczami to sprawa tylko i wyłącznie między mną a Bogiem i Bóg na pewno mnie uzdrowi, na pewno dokona tego cudu. Na pewno mu zależy na tym, żeby Kościół, który prowadzę, widział potęgę Bożej mocy, potęgę Bożego działania. Że nie mogę zawieść Boga, jeżeli chodzi o moją wiarę i moje cierpliwe oczekiwanie na to, jak On mnie cudownie wreszcie uzdrowi. Oczywiście przywilej każdego z nas to poprosić Kościół o modlitwę, więc prosiłem jakże często. Nawet nie wiecie, jak często zamykając oczy do modlitwy, kiedy nakładano na mnie ręce, kiedy Kościół wołał, otwierałem te oczy z nadzieją, że już będę widział tak, jak należy. Ale nic się nie działo. Było coraz trudniej. W pewnym momencie Bóg mi dał bardzo piękne słowo i to rzeczywiście się działo. Kiedy pytałem go, taki zrozpaczony trochę, co dalej, jak to będzie, on mi powiedział, ja będę twoimi oczami.
Ja będę twoimi oczami. Przekonałem się, że w wielu sytuacjach za kierownicą i w takich rzeczach, czasami nawet śmiesznych, choćby nawet wędkarskie jakieś wiązanie haczyków, byłem w stanie widzieć tak jak należy i działać tak jak należy, mimo że wzrok był już zupełnie do niczego. Wiem, że Bóg troszczył się o bezpieczeństwo moje i tego, co się działo wokół, ale ciągle ta rozpacz, ciągle ten niedosyt. Kiedy Boże wreszcie przyjdzie to uzdrowienie? I to przekonanie, nie mogę Boga zabić. Nie mogę okazać jakiegoś aktu niewiary. Jedną sobie uzdrałem, że gdybym zdecydował się na zabieg, operację, to będzie wręcz akt niewiary. Przecież w tylu miejscach, w Ewangeliach czytam, jak Bóg, Jezus uzdrawia ślepych, niewidomych. I to bez znaczenia, czy przed chwilą oślep, czy ma zaćmę, czy coś, czy jest ślepe od urodzenia. To jakże bym miał szukać jakiegoś lepszego specjalisty od wzroku, jak On jest moim Bogiem, On jest moim lekarzem. A tu ciągle nic się nie dzieje. Głosząc kazania, dość długo posiłkowałem się Biblią audio, tym nowym, tą nową superprodukcją. Dlatego, że po prostu nawet w okularach nie byłem w stanie czytać Biblii. Więcej słuchałem Biblii, niż byłem w stanie przeczytać. I kiedy pastor zaprosił mnie tutaj ze słowem, stanąłem wobec takiego trudnego dylematu, że nie było podłączenia między komputerem a głośnikiem i nie dało się odtworzyć Biblii audio. Należało przeczytać. No ale Bóg postawił tutaj brata z przepięknym głosem, który zamiast mnie czytał tutaj i byłem zachwycony. Mówi, Boże, Ty zawsze masz wyjście z każdej sytuacji. Taki głos, taki chciałbym go nawet zabrać ze sobą, żeby zawsze ze mną jeździł i czytał. Ale zdając sobie sprawę z tego, jakie są ograniczenia, jak trudno. Naprawdę już byłem gdzieś na jakiejś takiej granicy rozpaczy. Brat pytał mnie, czy mam jakiś tekst. Mam. Psalm 42, pierwsze 6 wersetów. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą. Bo pytają mnie co dzień, no to gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swoją wdzięczność. Dlaczego rozpaczasz ma duszo? I dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Przed samym tutaj już wyjściem za kazanicę wtedy w czerwcu powiedziałem Bogu tak. Boże, jeżeli Ty chcesz, żebym ja poszedł na operację, to pójdę. Poddaję się. Poddaję się i pójdę, że jest taka Twoja wola. Ale proszę Cię o jedno. Ty dobrze wiesz, że ja nie mam pieniędzy na żadną operację, że to w ogóle nie na to mi nie stać, ale niech ktoś tu dzisiaj podejdzie i powie, że sfinansuje moją operację. To wtedy będę wiedział, że to jest od Ciebie, że taka Twoja wola. A jak nie, to czekam dalej na cud uzdrowienia. Wiem, że to takie trochę desperackie. Wiem, że to było takie troszeczkę może za bardzo porywcze, ale wiecie, naprawdę to była ta rozpacz duszy, o której też czytamy w psalmie 42, 43. Naprawdę taka tęsknota za Bożym rozwiązaniem
problemu. I wyobraźcie sobie, po tym kazaniu, które tutaj miałem wygłosić, podchodzi do mnie jeden z waszych braci i mówi: prof. Jurek, co jest z twoimi oczami? Ja mówię: wiesz, zaćmy. Nie wiem, czekam na Boże uzdrowienie, nie wiem, czy czekać dalej, czy iść na operację. Po prostu nie wiem. A ten brat mówi: ja sfinansuję twoją operację. Dokładnie taka odpowiedź, jakiej oczekiwałem. Wiecie, naprawdę, nogi się potem aż ugięły. Ale ponieważ już nie raz w moim życiu doświadczyłem Bożej takiej cudownej interwencji, Bożej łaski, wydarzyło się też w naszej służbie wśród bezdomnych tyle rzeczy absolutnie niemożliwych. Więc mogłem tylko podnieść ręce do góry i powiedzieć: dziękuję ci, Boże. Dziękuję ci, Boże. To było w niedzielę. Tutaj w poniedziałek pojechałem do okulistki po skierowanie na operację. Podczas badania mojego wzroku była przerażona. Ja czytałem tylko te największe litery. Jeden rząd. Całej reszty już nie widziałem. Mówi: Jurek, jak ty przyjechałeś? Jurek, ty już jesteś prawie całkiem ślepy. Bada jedno oko, drugie oko. Dała mi te dwa skierowania na dwie operacje i taką ulotkę. Mój ktoś tu zostawił mnie taką ulotkę czeskiej kliniki. Może tam coś załatwisz, no bo u nas to wiadomo, jakie terminy, jakie oczekiwania. Ktoś tam też już wydzwaniał, że gdzieś tam w ciągu pół roku można by tak poza kolejką gdzieś załatwić, tylko trzeba jeszcze gdzieś tam coś tam i tak dalej. Fajnie. Na drugi dzień, we wtorek, po południu siedliśmy z żoną przy stole. Żona jako lekarz przygotowała kartkę, długopis, będzie notowała, jakie badania, co zrobić, jak się przygotować i tak dalej. A ja wydzwaniam do tej kliniki. Wydzwaniam, wreszcie jest. Mówię o problemie, tak, mówię, jak najbardziej, nie ma ten. Cena, no, podstawowa jest 200 czy coś, ale z taką trochę lepszą soczewką, żeby no, którą warto, naprawdę warto, że tam wracają to 3200. Oni dają też papiery, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia miał podstawę do zwrotu i tam jest około 2000 zwracają i tak dalej. No i ten, no ale dobra, no to w takim razie ja tu mam obietnicę finansowania, więc to tak jakby najmniej istotne. Natomiast co trzeba? Jak się przygotować? Co zrobić? Donka z długopisem słucha. Ale mi nic nie trzeba. Jak to nie trzeba? Nie, bo to jest zabieg, to jest krwawy, więc nie trzeba. Podstawowe badania to robimy na miejscu. Tu u nas, mówię, nic, żadnych badań nie trzeba, nic kompletnie. Wow, dla mnie to miód dla moich uszu. Kocham się badać strasznie. I ten, nieśmiało pytam, a jak się można do was zapisać? No tu przez telefon, proszę, tam, może pan poda dane, ten, więc podałem. No i nieśmiałe pytanie. A jakie macie terminy? A w piątek pan pasuje? Jak się do was dostać? Przyślemy auto po pana. W piątek. 5 dni po tej spotkaniu tutaj u was. O 6 rano przyjechało po mnie pod blok auto. O 12 w południe odwiozło mnie z powrotem już po operacji prawego oka. Tam na tym stole operacyjnym zrozumiałem, że to, co się dzieje, to jest prawdziwy cud. Że człowiek ma możliwości dokonywania takich zabiegów. W ten sposób pomagania jeden drugiemu. W ten sposób ratowania wzroku. To nie jest kwestia jakiejś super techniki z kosmosu. To Boża łaska, to Bóg w ten sposób przygotował również dla swoich dzieci możliwości, by doświadczać Jego łaski, by mu wyrażać wdzięczność za to. To nic nie bolało. To trwało 6-7 minut. To dali mi od razu eleganckie ciemne okulary.
wsiadłem do busika z powrotem i ja się patrzę, a ja widzę billboardy, a ja widzę numery rejestracyjne samochodów, a ja nagle już działam normalnie. Oczywiście na razie tylko prawe oko, lewe ciągle ślepe. No i taka wskazówka na potem na zaś. Dobrze by było to drugie oko w miarę szybko zoperować. Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, żeby nie wcześniej jak po miesiącu, bo wtedy nie zwrócą, takie mają tam przepisy, ale nie zwlekać za długo, no bo to są sprawy też zdrowotne i tak dalej. I ten, no dobrze powiedzieć. Przecież nie będę bezczelny, nie zadzwonię do tego brata i nie powiem mu, daj teraz na drugie. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca w ciągu prawie 3 miesięcy czekania, a ten, ale jest drugi oko, jest wspaniały Bóg i On ma na pewno jakiś pomysł dla mnie, nie zostawi mnie z jednym okiem takim i drugim ślepym. Zachorowała moja mama już, to jest chyba 93 lata i trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Dlatego też zadzwoniłem do mojej córki, ona mieszkała już wielu lat w Norwegii z mężem i dziećmi, żeby powiedzieć, że babcia jest umierająca i jakby chciała jeszcze zobaczyć, zawsze były między nimi bardzo fajne relacje, to dobrze było, żeby przyleciała choć na dzień czy dwa, żeby z babcią się jeszcze zobaczyć. No ale przy okazji, jak już rozmawiam z córką, to mówię, wiesz, muszę ci opowiedzieć, co się wydarzyło. Jestem świeżo po operacji. Zaczmy na prawym oku. I wiesz, jak Bóg dał mi fundusze na to, jak to ten. I opowiadam o tym, co wydarzyło się tu w kościele i tak dalej, i tak dalej. Taka cisza po drugiej stronie. I córka niemal huknęła na mnie. To ty nie możesz do własnego dziecka zadzwonić i powiedzieć, że potrzebujesz pieniędzy na operację? Przyślij mi numer konta, ja finansuję drugie oko. Ktoś by pomyślał, normalna rzecz zwrócić się do dziecka o pomoc, ale ja naprawdę nie byłem dobrym ojcem. Byłem alkoholikiem, byłem bezbożnikiem na całym froncie. Może nawet sobie okazję, że wyobrażałem sobie, że jestem dobrym ojcem, ale teraz z perspektywy tych lat zdawałem sobie sprawę, jak bardzo krzywdziłem moje dzieci, jak wiele bólu im zadawałem, żyjąc tak, jak żyłem. Ja wiem, że mi wybaczył. Ja wiem, że Bóg mi wybaczył. Ale chyba sam sobie tego tak do końca nie wybaczyłem. I dlatego ostatnia myśl, jakby im przyszła, to zwracać się do nich o pomoc. Po tym, jaki byłem, przecież przeżyły ze mną istny koszmar. Ale Bóg miał inny plan. Zaopatrzenie przyszło. To w ogóle zmieniły się też relacje między mną a córką. Przede wszystkim zobaczyłem, że przebaczenie nie jest takim tym polskim przebaczam, ale nie zapomnę. Że jej przebaczenie jest naprawdę pełne, głębokie, że nie ma w niej ani chrzczy, ani żalu, pretensji o to, jaki kiedyś byłem. Bardzo i mnie to pomogło przy okazji, ale w ten sposób Bóg zrobił o wiele więcej niż tylko umożliwił mi operację drugiego oka. W ten sposób zmienił też moje serce, jeżeli chodzi też o relacje z dziećmi po tamtych. Ja się nawróciłem, mając dopiero 46 lat. Do 46 roku byłem alkoholikiem, zatraconym alkoholikiem. I nie dziwcie się zatem, że nie jest tak łatwo, żeby teraz powiedzieć, a to dawno było, dawno kiedyś, coś tam. Potrzebowałem też i takiego
takiego Bożego działania. Tak więc cud za cudem. Nieraz powtarzam naszym podopiecznym, że Bóg jest specjalistą od pieczenia wielu pieczeni na jednym ogniu. Że On to zawsze działa na kilku frontach naraz i potem zdumiewamy się, że z czegoś, co wydawało się, no w ten sposób należałoby to rozwiązać, są takie wspaniałe też dodatkowe jakby rezultaty. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za Wasze modlitwy, za to, że Wasze szczere serca, Wasze Boża otwartość przed Bogiem sprawiają, że Jego obecność jest tutaj taka żywa i taka prawdziwa, że mogłem też to doświadczyć i mogę o tym opowiadać. Opowiadam o Waszym Kościele, o tym, co się wydarzyło w wielu, wielu miejscach i wiele, wiele razy, ale musiałem się upomnieć, żeby mi pozwolono tu jakby u źródła opowiedzieć i podziękować. Ten psalm 42, który zacytowałem, towarzyszy mi od wielu, wielu lat. To były właściwie pierwsze słowa Biblii, którymi się szczerze przejąłem i zachwyciłem 20 parę już lat temu, kiedy byłem w takiej strasznie beznadziejnej sytuacji, kiedy nie było znikąd ratunku, żadnych pomocy, kiedy byłem tak daleko od Boga, że nawet nie wyobrażałem sobie, że jeszcze możliwy byłby jakikolwiek powrót do Boga, że jeszcze możliwe by było jakiekolwiek, że poproszenie Go o coś, a On żeby jeszcze na to odpowiedział. Dlaczego rozpaczasz, ma duszą? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Moja dusza omdlewa we mnie. Dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu, z gór Misa. Głębia przezywa głębie w odgłosie Twoich wodospadów. Przewaliły się nade mną potężne bałwany i fale. Pan za dnia okazuje swą łaskę. W nocy nucę mu pieśń i modlę się do Boga mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony, znosić ucisk ze strony wroga? Pomimo moich pokruszonych kości ubliżają mi nieprzyjaciele. Mówią do mnie co dnia, no to gdzie ten Twój Bóg? Dlaczego rozpaczasz, ma duszę, i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Wiele razy jesteśmy w sytuacjach. Mi się wydaje, że tutaj u Was kiedyś głosiłem kazanie o tym, że mamy możliwość rozkazywania naszej duszy. Możemy powiedzieć, przestań się cząć, przestań drżeć, przestań rozpaczać, zaufaj Bogu i czekaj, jak On zacznie działać. Nasz duch, ta Boża cząstka w nas, to Boże tchnienie w nas ma moc powiedzieć duszy, przestań wreszcie się cząć, zaufaj Bogu, a zobacz. Ulegamy emocjom, ulegamy tym naszym też wyobrażeniom, podczas gdy ufność Bogu to coś o wiele więcej niż rozsądne, rozumowe czy ograniczone jakimiś tam naszymi wyobrażeniami podchodzenie do życia. Ufność Bogu to takie po prostu całkowite poddanie się. Ja to przeżyłem tu. Poddałem się i efekt był natychmiastowy, cudowny, wręcz niemożliwy. Obiecałem bratu, że też wyjaśnię, bo ostatnio podnieśliśmy troszeczkę alarm modlitewny na Facebooku, dlatego że nagle dom Łazarza stanął w takiej sytuacji, kiedy nie mamy pojęcia, nie mieliśmy pojęcia, co z nami dalej będzie. Kończy się
nam umowa grantowa na 3-letnia, a więc złożyliśmy dokumenty do nowego konkursu, na nowe dofinansowanie, na kolejne lata i wszystko wyglądało, że jest jak najbardziej dograne, doprecyzowane, tylko czekać na wynik konkursu i żyjemy dalej. A tymczasem już zamiast tego wyniku oczekiwanego jakieś trudności, jakieś przeciwności, jakaś taka wręcz odczuwalna niechęć, jakieś takie, że raczej nie, zdumiewające. Mówię, Boże, o co tu chodzi? Co będzie z nami? Tak naprawdę to bez dofinansowania z miasta nie jesteśmy w stanie nawet miesiąca przetrwać, dlatego że czynsz za budynek jest 6 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzą media i wiadomo, że przy braku dofinansowania się to tego samego dnia powinniśmy natychmiast pakować się i wyprowadzać. A więc nagle nie wiemy, nie rozumiemy, co się dzieje. Wiemy, że dołożyliśmy wszelkich należytych starań, żeby dokumenty złożone były dobrze opracowane. Poświęciliśmy to na to mnóstwo czasu i robiliśmy to z sercem, starannie, nie na odczep się, nie byle jak. A tymczasem taka dziwna reakcja. Boże, o co to chodzi? Troszeczkę to jakby współgrało z moim takim pragnieniem cichym, ale mam nadzieję, że kiedyś i ono się wypełni, by uniezależnić się w naszej służbie od łaski, niełaski wielkich tego świata. Mam przekonanie od wielu, wielu lat, właściwie to od początku, że praca wśród biednych, bezdomnych, uzależnionych to zadanie dla Kościoła i że jako Kościół powinniśmy przede wszystkim skierować nasze siły na to, by zadbać o to. Kiedyś Paweł, wyruszając z Barnabą w kolejną podróż misyjną, dostał prykaz od apostołów w Jerozolimie. Mieliśmy tylko przede wszystkim zająć się ubogimi, czym też skwapliwie się zająłem, jak tam to pisze Paweł. To było najważniejsze polecenie, jakie dostrzymali na drogę. A więc może to już to, ale nie widać żadnego innego źródła finansowania, żadnej innej możliwości, a więc nagle zostajemy w takiej próżni. Ba, pojawia się kolejny problem, nie jest świeży, ale no, czas nagli. W Krakowie od września nie będzie można palić w piecach węglowych koksowych, a tam mamy tylko takie ogrzewanie. Nie ma gazu w tym budynku. Nasze wcześniejsze apele do Agencji Mienia Wojskowego o podprzyłącz gazu na razie jak grochem o ścianę. Nic, żadnych decyzji, żadnych ten. A więc co dalej? Może jeszcze jakoś do września dociągniemy, ale potem już jesteśmy bezradni, bezsilni. I też nie mamy na to wpływu. Nie możemy nic zrobić, budynek jest tylko dzierżawiony przez nas. Tam najchętniej umywają rączki i mówią, że to Warszawa decyduje. Znamy to. Ale jest przecież Kościół. Są bracia i siostry w Chrystusie. Jeden apel wtedy, niedzielny poranek na Facebooku wystarczył, żeby setki osób odpowiedziały w swoich modlitwach. Nie spodziewałem się aż tylu telefonów, aż tylu zapytań, tylu wpisów. Z zapewnieniem modlitwy, z pytaniem, jak się modlić, z takim potężnym, naprawdę potężnym słowem wsparcia, zachęty. Bóg odpowiedział. Bóg odpowiedział. Za 2 dni atmosfera wokół dofinansowania zmieniła się o 180 stopni. Panie Jurku, niech się Pan nie przejmuje. Grunt, że robicie to, co robicie, robicie to dobrze i róbcie dalej, a tutaj to wszystko się jakoś to tak nie poznaje. Ci sami ludzie, którzy nie. Przed chwilą co innego mówili nagle, ale wiem, że Bóg zadziałał.
Również dalsze perspektywy też nawet zapowiadają się o wiele lepiej niż to. W najśmielszych wyobrażeniach mieliśmy, ale to jeszcze może będzie temat na kolejne świadectwo. Tak przy okazji to został nam tylko jeden taki naprawdę sprawny samochód, drugi jest więcej na warsztacie niż na służy. A więc z takiego czasu już trwały modlitwy o samochód, o dobry samochód do służby. No bo potrzeby są jakie są i ciężko czasami podołać. Ten, zupełnie niespodziewanie. Mam telefon od pewnego rosyjskiego pochodzenia małżeństwa, którzy mieszkają obecnie w Australii. Mieszkali w Krakowie bodajże przez 2 lata i wyjeżdżając do Australii zostawili tutaj samochód. Szukali kościoła, organizacji, kogoś, komu by ten samochód podarować. I choć nie znaliśmy się nigdy, jakimiś kanałami dotarli do nas, czy chcemy. Opel Zafira 7-osobowy, 7-letni, wersja Kosmo. Dzisiaj godzinę przed przyjazdem do nas odebraliśmy to auto. Jesteśmy w szoku jeszcze. Wsiadamy jak do rakiety kosmicznej jakiejś. Jakieś zegary, komputery, tutaj jakieś przyciski, tu sport, tutaj śnieżek, tutaj to, tam. Nie wiadomo jak ten. Boże, sobie przypomniałem nasze pierwsze auta, Jurek, pamiętasz? Już rozlatywało całkiem, to podarowałem Jurkowi. Jurek dojeździł. Mieliśmy 25-letniego Fiata 125P. Dumny obwoziłem po Krakowie pewnego brata z Kanady. Przerażony. Mówi, bracie, to już długo nie pojeździ. Pojeździ, bracie, pojeździ. Ale to już długo nie pojeździ. To ma dopiero 25 lat. To jeszcze pojeździ. Zawsze mieliśmy takie auta. Potem przyszedł czas, kiedy brat ze Szwajcarii też niby całkiem przypadkiem przechodząc koło naszego domu spytał się, co tu jest. A któryś z braci Wadutko mówi, jak to co, kościół? Jaki kościół? Dla bezdomnych. Poważnie? Okazało się, że to osoba wierząca. Więc został zaproszony na nabożeństwo. Mówi, codziennie rano o 8 mamy spotkanie. No i rzeczywiście parę dni potem przychodzi rano na 8 siadł i słucha. A nasza Gosia modli się o samochód. Między innymi. Po spotkaniu przychodzi do mnie i mówi, co to z tym samochodem? Ja mówię, no widzi pan, nie mamy czym jeździć i tak dalej. No to ja wam kupię auto. Co za problem? To 2 tygodnie już mieliśmy super busa, T5, który służy nam do dzisiaj bardzo dobrze. Auto naprawdę wyśmienite. Także no, żeby wam troszeczkę się tak nie w głowach nie poprzewracało, to w domu Łazarza Bóg też wysłuchuje modlitw. Także nie tylko tutaj. Nie, kluczem są nasze serca poddane Bogu. Nasze takie całkowite zaufanie. Mamy różne wyobrażenia. No ja, pastor, powinienem być natychmiast uzdrowiony. Tu, za kazalnicą, prawda? Grzmot z nieba, Bóg. Błyskawica, kupa dymu i nagle wstaje, widzi. A ja coraz bardziej ślepy. Potrzebujemy poddać się Bogu. I Boże, Twoja, a nie nasza wola, niech się wypełnia. Niech będzie po Twojemu, a nie po mojemu. Po mojemu było 46 lat i mam potąd tego. A od tego czasu uczę się, staram się, by było według Niego, według Jego słowa, według Jego cudownych, niezwykłych obietnic. Dzisiaj na poradnym nabożeństwie w domu Łazarza Bóg nas poprowadził przez Ewangelię Jana od samego początku tej Ewangelii. Poprowadził nas do zrozumienia,
jakim wspaniałym darem, prezentem dla nas jest Jezus Chrystus. Co Bóg zawarł w tym prezencie? Cała pełnia boskości objawiła nam się w Jezusie Chrystusie. Razem z Nim dał nam dostęp do ogromu Jego łaski, do ogromu Jego mocy, do ogromu Jego wspaniałości. Jak często tego nie doceniamy. Jak często wręcz to prawie lekceważymy, bo szukamy jakichś dodatkowych pomysłów na życie, jakiegoś dodatkowego wsparcia, jakiegoś dodatkowego źródła zaopatrzenia, dofinansowania czy uzdrowienia. Ale w Nim jest wszystko. Absolutnie wszystko. Zazdrościłem ludziom w służbie Teen Challenge. Pamiętam, to były pierwsze książki, jakie czytałem, ale też Młodzież z Misją. Wiele takich świadectw. Gdzieś tam na początku mojej chrześcijańskiej drogi czytałem o tych niezwykłych rzeczach, które się wydarzały w ich służbie, jak Bóg ich posilał, zaopatrywał, cudowne rzeczy czynił. Ale zazdrościłem i nawet nie przypuszczałem, że po kilku czy kilkunastu latach my też będziemy w centrum tego typu wydarzeń. Będziemy mogli przeżywać rzeczy, o których nieśmiało kiedyś marzyliśmy. Bo naprawdę to On jest dawcą marzeń. To naprawdę On jest dawcą marzeń. Od Niego jest ich chcenie i wykonanie. A jeżeli pozwala, by jakieś marzenie zamieszkało w Twoim sercu, Bóg bezsilnemu daje moc, słabemu moc w obfitości. Taka jest obietnica, taki jest wydźwięk Bożego Słowa. Ale zastanawiałem się, czy ten napływ mocy, napływ dodatkowej siły, to coś takiego ponadnaturalnego, coś, co dzieje się na zasadzie taki pstryk, nagle ręce ci opadały, a nagle te ręce same idą w górę, nic ci się nie chciało, a nagle ci się chce. No bo czasami możemy sobie tak wyobrażać, że Boże działanie będzie w ten sposób całkowicie ponadnaturalne. Ale Bóg mi pokazał ostatnio, w jaki sposób mnie posila, w jaki sposób mi dodaje tego często brakującego mi już animuszu. Lata swoje robią, ręce same pod siłą grawitacji opadają, a Bóg posila. Ale to posilenie zawdzięczam temu, że ciągle jestem częścią Kościoła, że ciągle sprawy braci, sióstr są dla mnie ważne, że dobre wieści o tym, co się u kogoś wydarzyło, są dla mnie nie przedmiotem zawiści czy zazdrości, ale prawdziwej, szczerej radości. I do tego też zachęcam u nas w Kościele, byśmy żyli swoimi sprawami. Bo jeżeli bratu coś się uda, to będzie też radość dla Ciebie. To będzie radość dla Ciebie. Jeżeli jesteśmy blisko siebie, to w ten sposób Bóg dodaje nam siły. Czasami wydaje nam się, że ta praca wśród bezdomnych to taka orka na ugorze. Ale nie tak dawno trafił do nas chłopak, przywiozła go dziewczyna, która kiedyś u nas była. Chłopak, który gdzieś tam pogubił się, zostawił rodzinę. Alkohol wywiódł go w Polskę. Związał się z tą dziewczyną. Oczywiście plany na przyszłość. Co to będą? Ale ponieważ nie mieli się gdzie podziać, przyjechali do Krakowa, no i przyjęliśmy ją. No i dla niego znalazło się też jakieś tam miejsce u nas. Zobaczyłem od pierwszego spotkania, że chłopak słucha. Słucha nie na zasadzie takiej grzecznościowej, no bo jest tutaj ten, tylko on chłonie każde słowo.
W nim się coś dzieje. Wysłaliśmy ich na dni skupienia do Wisły. Wrócił stamtąd odmieniony. Spotkał się tam z Bogiem, żywym Bogiem. On zapragnął chrztu. On mówi, że przeżył coś tak niezwykłego. Chłopak, który można powiedzieć przypadkiem, wcale nie planując nigdy, że trafi do nas i nie szukając nawet jakby Boga, nagle przeżywa coś takiego. No to mamy jeszcze jednego takiego fajnego kandydata do chrztu. No to będziemy organizować chrzest. Czy czekamy, aż będzie więcej? Ale błogosławiony, ja uważam, Facebook. Patrzę, chrzest z Boże Betlejem. Dzwonię do pastora Wiesława. Czy możemy się przyłączyć? A pewnie, że tak. Jeszcze Jurek, to wiesz, jak się przyłączacie, to ty słowo powiesz. Dobra, no, bardzo chętnie. Już za parę dni mogliśmy ochrzcić obydwu braci, między innymi tego Marcina. Po chrzcie Marcin rozładowany. No teraz już będzie budował też to nowe życie z tąże Agnieszką. Tylko, że Agnieszka tej samej nocy jeszcze spakowała walizki i zniknęła. Na drugi dzień Marcin płacze. Co się stało? Nic tego nie zapowiadało. No, nagle niespodziewanie. Mówimy, zaraz, zaraz. Wczoraj zawarłeś przymierze z Bogiem. Od wczoraj Bóg ma pełne prawo działać w swoim życiu. Potraktuj to jako znak od Niego. Powiedz, Panie, jeżeli taka Twoja wola. Tak? Łzy w oczach, ból w sercu. Ale po południu żona do mnie SMS-a napisała, że mnie kocha. Po wieczornym nabożeństwie decyzja. Wracam do domu. Tej samej nocy pojechał. Ja w poniedziałek jeszcze taki, czy we wtorek, przybity jakimiś tymi problemami, tymi trudnościami. Nie wiadomo, od której strony zacząć rozwiązywanie tych problemów. I co? A tu przychodzi SMS. Ja patrzę, piękne zdjęcie, piękne dziewczyny, a za nimi jakaś znajoma gęba. Aż to Marcin. Napis, moje słoneczka. Wrócił do domu, do żony, do córek. Bracia dzwonią do niego. Rozmawiają z tymi córkami. Tak niewiele trzeba było, żeby pozwolić Bogu działać. A on? Kiedyś naczytałem się o tych cudach. Dzisiaj mógłbym opowiadać niemal w nieskończoność o tych cudach, które dzieją się wokół nas. Szczególnie kiedy jesteśmy w takiej służbie. Kiedy ręce opadają, Bóg właśnie przez takie dobre wieści podnosi nam te ręce do góry. Kiedyś dostałem słowo proszę mówiące, jeżeli będziesz biadał z powodu losu tych ludzi, dam ci tych ludzi. Nie rozumiałem tego, o co chodzi. Ale teraz wiem, że kiedy naprawdę szczerze nosimy w sercach losy innych braci, sióstr, to w ten sposób, ratując ich, podnosząc, wspomagając, zaopatrując, uzdrawiając, Bóg podnosi również nas. Jesteśmy częścią tego samego ciała. Kościół to nie tylko teoretycznie ciało, to bardzo praktycznie ciało, ciało Chrystusowe tutaj. On jest głową. I to, co się dzieje w życiu brata, nie może być nigdy obojętne. Jeżeli on jest uzdrowiony i ty to uzdrowienie odczuwasz, jeżeli on ma powód do radości, to jest radość dla ciebie. Nie można się izolować jeden od drugiego. Niektórzy chcieliby tak budować wydzielone kościół. Ja i Bóg, a reszta. Cieszę się, że to, co zobaczyłem też tutaj, co też Bogu dziękowałem w pierwszej modlitwie, to właśnie też obraz takiej rodziny zżytej ze sobą, troszczącej się o siebie nawzajem. To jest dokładnie to, o co Bogu chodzi. Dzisiaj jakby same komplementy, żadnych napomnień. No ale
Poczekajmy. Przyjdzie czas, kiedy... Bo kogo Bóg kocha, to tego również i karci, prawda? No? Naprawdę wielką radością jest to, że dla mnie, że od czwartku wspólnie z Jurkiem zaczynamy służbę na więzieniu. Już tam jego przepustka, stała przepustka czeka. Kiedyś byłem bardzo samotny w tej służbie, Bóg przydaje kolejnych braci. I kiedyś modliłem się o poślenie, bo tam jest coraz więcej chętnych. Trzeba spotkania robić po kilka spotkań, dlatego są ograniczenia. Tymczasowo aresztowani, kobiety, mężczyźni. To, tamto, więc to nie da się wszystkich naraz zebrać. Brakuje ludzi do pracy. Modlę się rano na oto. Jeszcze modlitwa się nie skończyła, dostaję SMS-a. Czytam okiem. Jestem gotów. To wasz pastor. Kogoś kiedyś wprowadzałem tej służby, czekałem chyba z miesiąc na decyzję władz. Tu ledwo zawiozłem pismo w sprawie waszego pastora, jeszcze nie wyszedłem z zakładu, a już miałem telefon, żeby dostarczyć zdjęcie do przewózki. Nasz Bóg jest Bogiem cudów. Nasz Bóg jest Bogiem cudów. Amen. Amen. Amen.